Hej wam wszystkim, witajcie w trzeciej części budowy bloku mieszkalnego i w tym odcinku zajmiemy się budową ogrodu. Jak tutaj widzicie, no nie miałam jakiegoś dużego pola do popisu, ponieważ miałam na ogród bardzo mało miejsca. Wokół bloku oczywiście znalazły się płyty betonowe i tutaj zaczęłam budowę altanki, którą złożyłam z czterech kolumn i okien. A na górze jest ta taka kratka powiększona dwukrotnie, która nam tutaj służy jako daszek do naszej altanki. No i oczywiście wewnątrz musiały się znaleźć krzesła i wybrałam takie drewniane. Ich kolor zmieniłam na biały, bo biel tutaj akurat pasuje i jest dominantą. Tak, i obok... obok zrobiłam takie miejsce na grilla i stwierdziłam, że fajnie, tak obok altanki zaraz grill i można sobie coś właśnie tutaj zrobić, jakieś hot dogi czy coś i od razu usiąść i coś zjeść. Tak, i tak by the way, chciałam was przeprosić za jakość dźwięku, bo niestety nie mogę używać mojego starego mikrofonu. Mam nadzieję, że już niedługo filmy będą się pojawiać z lepszą jakością dźwięku. Tak, i teraz tutaj, jak widać, zaczęłam się bawić z roślinami i drzewami. Zaczęłam też kombinować z drabinką. Chciałam tak ją ustawić, aby wokół niej były ławeczki. No i oczywiście zmieniłam kolor drabinki na biały, żeby pasował. I te trzy ławeczki wyglądały tak nieco creepy, więc zmieniłam i zostały tylko dwie. Tutaj przy oknach i przy tym balkonie moją początkową koncepcją były kwiaty, ale potem ją zmieniłam, bo tak jakoś średnio mi to wyglądało i wolałam, żeby było coś wyższego, żeby też może odgradzało tą przestrzeń od innych sąsiadów. Od frontowej części budynku chciałam powtórzyć ten schemat z tyłu, ale nie wyglądało to za dobrze z tymi drzewami czy krzewami takimi wysokimi, więc postawiłam na kwiaty. Oczywiście trzeba też sprawdzić, jak nasz blok będzie wyglądał w nocy. I trzeba dobrać jakieś odpowiednie oświetlenie. I myślałam o tych takich małych, okrągłych lampkach. No i gdzieniegdzie tam je dodawałam, ale też nie tylko, ponieważ dałam takie większe, stojące, wiszące i tak dalej. Wszystko, aby to jakoś ładnie współgrało i aby nie było w nocy ciemno. Zmieniłam także zdanie i chciałam, aby całość była ogrodzona. Wybrałam ogrodzenie, które pasuje akurat do tego bloku. I ten wzór jest powtarzalną częścią, na przykład jako ogrodzenie balkonów. I cóż, i to tyle. Zapraszam was oczywiście na zdjęcia końcowe. Mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek. Tak, blok niebawem znajdzie się w galerii. I oczywiście, jeżeli macie ochotę, to zostawiajcie pomysły na następne budowle w komentarzach pod tym filmikiem. I do usłyszenia do następnego filmiku. Pa, pa!
We'll be right back.